10 akcesoriów, które sprawią, że wykorzystasz swojego iPada do granic możliwości, a przynajmniej na tyle, żeby ci dobrze służył. No przypuszczam, że masz przed sobą swój wymarzony tablet iPada edukacyjnego, R czy Pro. I no, on tak wygląda troszkę jak taki rower, bez akcesoriów, bez błotników, bez dzwonka, bez bagażnika, bez świata. I sobie myślisz, no dobra, super sprzęt, tylko w co mam go wyposażać. Jako że od. Paru lat używam iPady w zasadzie, bo to różne iPady używałem, to mam nieco doświadczenia, podzielę się tym, czego używam, co rekomenduję, i mam nadzieję, że ułatwić tą wędrówkę w gąszczu akcesoriów. Oczywiście dla osób o głębokiej kieszeni, zawsze najkrótszą drogą jest wycieczka po prostu do Apple Store, kupienie oryginalnych akcesoriów firmy Apple, no tylko że one koniec końców. Będą cię kosztować prawdopodobnie tyle, ile zapłaciłaś za swojego iPada. Ja w większości sytuacji używam jednak zamienników. One są dobre i są solidne i o nich też powiem. 10 akcesoriów. Ja o nich będę mówił w kolejności ich przydatności. Znaczy, na początku o tych, które moim zdaniem koniecznie potrzebujesz kupić. A na końcu to już takie można by powiedzieć. Fanaberie czy luksusy, ale być może też się Tobie przydają, przydadzą, skoro mnie się przydają. Dobra, to przechodzimy już do rzeczy, do konkretu, czyli pierwszy temat to oczywiście Etui. Ja używam od roku tego typu Etui. To jest firma ISR, to takie Etui magnetyczne. Moim zdaniem, bardzo dobre relacje jakości do ceny, także serdecznie polecam. Oczywiście, i do ETUI i do wszystkich innych rzeczy. Linki są tutaj na dole w opisie, natomiast możesz skorzystać z tych linków. To są zwykle linki do Amazona, ale możesz też poszukać gdzieś nowych sprzętów, nowych serów w innych sklepach, czy nawet używanych gdzieś na Lixie, czy na Allegro. Także tutaj ja niekoniecznie namawiam cię, żebyś koniecznie kupowała z tych linków, które podaję, ale jeżeli chcesz sobie skrócić ścieżkę, możesz tam pójść. Jeśli chodzi o ETUI, to to, co jest ważne, to może już sobie zdajesz sprawę jako użytkownik iPada z tego, że różne iPady, mają nieco różne kształty, nie są różne wielkości. Także nie każde ETUI pasuje na każdego iPada. Także nim zakupisz Etui, to sprawdź dokładnie, czy pasuje do Twojego modelu. One się różnią, czy tym, jakiej wielkości jest to okienko z tyłu na kamerkę, czy tam czy to jest 10,5, czy 11 cali wielkości iPada. Także to jakby ważna informacja. Etui to jest podstawa, tak? dlatego że dzięki temu, jeżeli nie daj Boże, by mi to urządzenie gdzieś upadło, czy gdzieś będzie w plecaku, no to się nie porysuje, to jest chronione. Także mi się wydaje, że co jak co, ale etui koniecznie jest potrzebne. Nie jest jakiś duży wydatek, to jest mniej więcej kilkadziesiąt złotych do stu kilkudziesięciu złotych, jeśli chodzi o tego typu etui. Dobrze, to było dość oczywiste, ale bardzo ważne. Natomiast drugie akcesorium, bez którego sobie nie wyobrażam, pracy z iPadem, to jest klawiatura. Ja używam keys to go żadnej innej nie chcę. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że woli bardziej tradycyjną klawiaturę, gdzie te klawisze będą bardziej wypukłe, to też możesz skorzystać. Natomiast serdecznie zachęcam się do tego, żeby spróbować iPada z klawiaturą. Nawet jeszcze nim sobie kupisz tego typu klawiaturę przenośną, to po prostu podłącz do swojego iPada normalną klawiaturę, którą gdzieś masz w biurze, czy jakąś taką nawet dużą klawiaturę możesz po prostu przez Bluetootha podłączyć i daj sobie szansę spróbować z tego, jak się pracuje z iPadem z klawiaturą. I być może wtedy podzielisz moje zdanie, że co jak co, ale podstawowym akcesorium do iPada jest klawiatura. To znaczy ja w zasadzie na żadnym wyjeździe nie ruszam się bez klawiatury do iPada. Uważam, że iPad tak naprawdę dostaje wiatr w żagle, gdy pracuje z klawiaturą. Także to jest to drugie akcesorium, które warto kupić. Oczywiście ta klawiatura Kistu go, nie jest najtańsza, ona kosztuje około 300 zł, chyba że gdzieś poszukasz jakiejś używanej, natomiast moim zdaniem jest warta swojej ceny, natomiast ogólnie po prostu no, klawiatura jest ważna do iPada w momencie, gdy używam go jako takiego głównego urządzenia mobilnego, do pisania maili, do robienia researchu w internecie, do pisania dokumentów i tak dalej, także tutaj jeszcze Będę ci tłumaczył dlaczego można klawiaturę użyć, prawda, no to w zasadzie jest dość oczywiste. Natomiast trzecie akcesorium, już nie jest takie oczywiste, to jest rysik, tak. Ja w zasadzie jak miałbym do wyboru rysik czy klawiaturę, gdybym nie mógł mieć tych obydwu akcesoriów, to wybrał klawiaturę. Bez rysika byłbym w stanie się obyć, ale to zależy od tego jaką pracę wykonujesz, czy jakie masz zainteresowania. Ja potrzebuję rysika do tego, żeby coś zakreślić, żeby gdzieś notatkę zrobić w OneNote. Natomiast nie jestem grafikiem, nie rysuję. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która korzysta z iPada do rysowania, coś grafikiem komputerowym, no to potrzebujesz rysika, ale to już nie tego, którym to jest w nawiasie, ISR czy Baseus, ale potrzebujesz oryginalnego Apple Pencil. tam link jest też na dole, dlatego że oryginalny Apple Pencil to jest chyba jedyny, czy jeden z bardzo niewielu. Rysików do iPada, który wykrywa siłę nacisku na ekran. Czyli, jeżeli jesteś grafikiem, który rysuje, który szkicuje, to zależnie od tego, jak mocno naciśniesz żołówkiem na kartkę, czy rysikiem na ekran, to tak gruba kreska zostaje. Także dla grafików to nie ma wyjścia. Trzeba zapłacić te 500 czy 600 zł za oryginalny rysik Apple Pencil. Natomiast dla takich ludzi, jak ja, którzy potrzebują donotowania, czyli siła nacisku nie jest tak bardzo ważna, to zamienniki. Ten konkretny zamiennik, którego używam, to jest zamiennik firmy Baseus. Natomiast słyszałem, że równie dobry to zamiennik firmy ISR. No to będę ta firma ISR to jest ta sama, która produkuję etui. Jakoś tak kilka razy dzisiaj jeszcze o tej firmie wspomnę, dlatego, że się okazuje, że te gadżety, które używam są dobre. Oczywiście oni nie są ani sponsorem tego kanału, ja te gadżety kupuję za własne pieniądze, natomiast mogę polecić z własnego doświadczenia. Także jeśli chodzi o rysik. I teraz ostatnio, gdy pojawił się na rynku iPad edukacyjny dziesiątka, pojawiło się trochę wątpliwości głosów, ale który rysik pasuje, czy ten nie pasuje, jest dużo zamieszania, niektórzy mówią, że niektóre są niekompatybilne, no i już Wam wyjaśniam, no, cała historia polega na tym, że iPad 10 zamiast gniazdka Lightning ma gniazdko USB-C. Natomiast ten Apple Pencil oryginalny, który pasuje do iPada 10, czyli Apple Pencil pierwszej generacji, on ma z kolei ładowanie przez Lightning. I stąd jest potrzebna przejściówka. I stąd firma Apple mówi, tak, słuchaj, uważaj, musi być przejściówkę. Natomiast jeżeli kupujesz zamiennik, czy rysik Baseusa czy. Yes, ISR, no to on ma po prostu ładowanie przez USB-C i będzie działał. Z tego co wiem, to nie ma jakiejś czarnej magii w wspieraniu rysików do iPada. Moim zdaniem te rysiki Baseus, yes, ISR pracują praktycznie do wszystkich iPadów tych nowszych generacji, prawda? Czyli tych, które są też pracujące z m, Apple Pencilem. Czyli jeżeli w specyfikacji Twojego iPada jest informacja, że on pracuje z Apple Pencil, to moim zdaniem prawie na pewno będzie pracował też z Rysikiem Baseusa czy e, ISR-a. To jeśli chodzi o Rysik, także tutaj chwilę żeśmy przystanęli na temacie Rysików, ale myślę, że to jest ważne, dlatego że ostatnio było troszkę głosów na moim kanale. Pytaliście, no dobra, czy Rysik będzie pasował, czy Pan sprawdzał do tego, do tamtego iPada. Mówię, no nie sprawdzałem to każdego, raczej będzie pasował. Natomiast no pamiętajcie o tym, że kupując online jako osoby fizyczne, no macie prawo do odstąpienia od umowy. Czyli jeżeli ten rysik sobie zamówisz, przyjdzie do ciebie i jakimś cudem się okaże, że on nie działa z twoim iPadem, możesz go odesłać i dostaniesz z powrotem pieniądze. Dobrze, no to skoro mówiliśmy o rysiku, no to czas przejść do kolejnego akcesorium, czyli do folii, do tej folii, która sprawia, że pisanie po ekranie przypomina nieco, ale naprawdę tylko nieco pisanie po papierze, po prostu taka folia matowa, szczególnie folia naklejona na ekran, daje taki opór do pisania. Niektórzy mówią, że nie chcemy żadnej folii, żadnej naklejki na ekran, dlatego że to w ogóle sprawia, że jak oglądamy sobie jakieś filmy, czy gramy w gry, to te kolory są takie troszkę przymatowione od takiej matowej folii. To prawda, ta folia matowa troszkę przymatawia. Także o ile dla mnie iPad jest głównie narzędziem pracy, więc dla mnie to nie jest problem, ale jeżeli na przykład dla ciebie iPad będzie głównie narzędziem rozrywki, czyli będziesz potrzebować oglądać filmy i mieć jasne kolory, no to pewno naklejanie folii matowej na ekran nie będzie dobrą opcją. Ja, Jaka miała folię na ekranie? Znowu firma ISR, tak? Wam ich folię naklejoną. To jest porządna, dobra folia, łatwo się ją naklejało. Ktoś mi zwrócił uwagę na to, mówi, ale proszę powiedzieć też o tym, że jeżeli sobie pan nakleja folię na ekran, to używając rysika dużo szybciej ściera pan końcówkę Rysika. I to jest prawda. Natomiast no, te końcówki Rysików, one są wykręcane, są wymienialne, one takie szczególnie drogie nie są. Także to prawda. Jeżeli piszesz po ekranie, masz matową folię, to nieco szybciej ta końcówka Rysika będzie starta i będziesz ją po prostu musiała wymienić. Jeżeli nie będziesz naklejała folii, czyli ten ekran będzie taki śliski jak oryginalnie, to ta końcówka tego rysika będzie ci służyć dużo dłużej. Także to też taka ważna uwaga, już nie tylko kwestia kolorów, ale też po prostu ścierania końcówki rysika. Tak jak mówię, ja używam tej folii firmy ISR, ale ktoś mówił na przykład, że firmy Dudru używa folię. Ja używam Dudru akuratnie na notatnik e inkowy, ale ktoś mówi na, na iPada używa folię firmy Dudru i, i też mu się sprawdza. Także tych folii różnych firm jest dużo, to mówię, jeżeli pytasz, a co ty używasz, tak? A jako, jaką Ty masz folię na swoim iPadzie? No to ja mam firmy ISR. Też oczywiście link na dole w opisie. I też weźcie weź pod uwagę, że kupując folię, sprawdzić, czy ona pasuje do waszego rozmiaru ekranu. Ale to już mi się wydaje dość oczywiste, ale warto, warto to podkreślić. No i. Tutaj yy, kolejny element to przejściówka do HDMI. To znaczy, w momencie, jeżeli yy, w Twoim iPadzie jest gniazdko USB-C, czyli tego typu wtyczka tam wejdzie, to moim zdaniem warto kupić taką przejściówkę, która pozwala tej wyprowadzić wtyczkę HDMI i podłączyć zewnętrzny monitor czy telewizor. To jest przydatne, to znaczy, jeżeli na przykład. Jakieś transmisje sportowe oglądamy, czy jakieś filmy na którymś z portali filmowych, to po prostu podłączamy mojego iPada do większego ekranu w dużym pokoju, czy gdzieś w biurze, po prostu i on sobie działa. I tutaj te iPady, które mają nieco mocniejsze procesory, i które mają, właśnie. To gniazdko USB-C, czyli praktycznie wszystkie z tych nowszych, praktycznie wszystkie iPady Pro, chyba wszystkie nowe iPady R, one będą działać z tego typu przejściówkami. Ja tam na dole w opisie podaję link do przejściówki firmy bodajże Ugreen. Ja używam firmy Plugable, ale tak naprawdę przejściówki no, bardzo podobnie działają. One kosztują tak między 100 a 200 zł i poza tym, że pozwolą ci podłączyć iPada do zewnętrznego monitora. To też, tak jak ta, ma zwykle też dodatkowe gniazda USB-C, możliwość też ładowania i tak dalej. Także no to, są, to są dobre, przydatne przejściówki. Natomiast zwróćcie uwagę na to, że jeżeli używacie takiego podstawowego iPada edukacyjnego, no to tam może się okazać, że z tymi przejściówkami nie będzie to tak dobrze działać. No ale to już też kwestia tego, jakie masz iPada i jak używasz. No, jeżeli używasz do pracy, masz jakieś iPada R, iPada Pro, to prawdopodobnie części używasz do zewnętrznego monitora, że jesteś studentem, masz iPada edukacyjnego głównie notujesz, to pewno tak bardzo sobie nie zawracasz głowy tym, żeby iPada podłączyć gdzieś do zewnętrznego wyjścia. Także tak jak mówiłem, te akcesoria, mówię w takiej kolejności od bardzo podstawowych, takich niemalże koniecznych, do takich niemalże luksusowych, dodatkowych, jak na przykład ta przejściówka do HDMI. No to idziemy dalej w naszej wędrówce po akcesoriach. Powerbank. Powerbank... Mmm... Czy konieczny, jest konieczny? No to zależy. Znaczy, jeżeli spędzasz wiele godzin na uczelni, w którymś momencie próbujesz zrobić kolejną notatkę i mówisz sobie, ojejku, gdzieś tam brakuje mi tutaj prądu w moim iPadzie, no to wiadomo, warto mieć w torbie czy w plecaku powerbank. Jeżeli cały czas jesteś w zasięgu jakichś gniazdek, to sobie powiesz, a po co mi powerbank podłączę do prądu i sobie doładuję iPada. Ja używam powerbanka firmy Anker, bo żyję w takim przekonaniu, że Anker robi solidne powerbanki. Mogę się mylić, prawda, to ja nie chcę ręczyć za firmę Anker, natomiast no, mój powerbank, którego używam od paru lat, jest firmy Anker i słyszałem o tej firmie dobre opinie, Dokładnie, do tego Powerbanka link tam daję na dole. Oczywiście dobra, no dobry, porządny Powerbank, trochę kosztuje, tak mniej więcej około 200 zł. Możesz też znaleźć gdzieś jakieś mniejsze Powerbanki za około 100 zł. No, ja uważam, że jeśli chodzi o, o prąd, o ładowanie, o jakość tych ogniw, to staram się nie oszczędzać, bo to jest też kwestia bezpieczeństwa. To znaczy, jeżeli Powerbank jest dobrze zrobiony, solidnej firmy, dobrze zabezpieczony no to czuje się też bezpiecznie zostawiając to gdzieś w gabinecie, ładując na przykład w nocy, czy mając to gdzieś u siebie w plecaku. Także no powerbank jako kolejne akcesorium, które jest szczególnie przydatne w momencie, gdy się gdzieś przemieszczasz, czy na uczelni, czy w delegacji, czy jesteś po prostu jakiś wyprawiec na, w podróży. Zasilacz, no. No tak, ale przecież kupując iPada, dostałaś zasilacz, kabel zasilający, no to po co dokupować dodatkowy zasilacz? No, ja sobie zdałem sprawę, będąc w takim dłuższym wyjeździe w Andaluzji, że dobry zewnętrzny zasilacz, szczególnie taki, który ma gniazdka na kilka urządzeń, czy gdzieś na kempingu, czy w jakimś pokoju socjalnym, jeżeli podłączysz taki jeden zasilacz do jednego gniazdka prądowego, a do niego z kolei podłączysz kilka urządzeń, bo i iPada, i smartfona, i jeszcze będziesz powerbank sobie podładowywać, to może być dobra opcja. Także tutaj już na tej liście tych takich gadżetów zaawansowanych, to rzuć okiem na Zasilacz, taki zasilacz, który pozwala podłączać wiele urządzeń. Dobrze, żeby ten zasilacz miał wystarczająco dużo mocy, tam 50 czy 60 czy, czy więcej watów. I tutaj ja z kolei podaję link do urządzenia firmy Ugreen. Też uważam, że firma u robi solidne akcesoria. Ten konkretny zasilacz, którego link tam znajdziesz w opisie, to jest zasilacz, który przez wiele osób był rekomendowany, które sprawdziły, mówiły, że on dobrze działa. Jego ja w tej chwili nie mam, bo nie będę go miał w styczniu, natomiast to jest tego typu opcja, jeżeli podróżujesz, jeżeli masz wiele urządzeń, to pomyśl o takim zasilaczu, z którego będziesz w stanie ładować wiele urządzeń. No i tu już naprawdę, można by powiedzieć, idziemy w stronę takich wisienek na torcie, mata solarna. Po co koło mata solarna? No, komuś kto chodzi na wycieczki, który wędruje czy jeździ rowerem, szczególnie jeżeli jest słonecznie, jest dużo światła, no to wtedy mata solarna dać możliwość po prostu bycia niezależnym od doładowywania urządzenia. Także to dla bardziej takich wycieczkowiczów, wyprawowców, czy osób, które chcą się zabezpieczyć gdzieś na czarną godzinę. Tak? Ja używam maty solarnej, na wyjeździe jej używałem, całkiem nieźle się sprawdzała, także to jest taki kolejny gadżet, jak mówię, to już są te gadżety bardziej takie zaawansowane, które ktoś mówi, no ale co ja bym sobie jeszcze mogła dokupić, no to może matę solarną. I skoro jesteśmy już na takim poziomie zaawansowanych gadżetów, to, to dysk. Dysk. Ja polecam dysk zewnętrzny. Ja tutaj może sięgnę po ten, którego ja mam. To jest. Samsung T7. Ja tego dysku głównie używam w biurze, natomiast on jest też kompatybilny z iPadem. Czyli jeżeli potrzebuję jakieś filmy, jakieś duże multimedia przerzucić, to mogę po prostu bezpośrednio podłączyć ten dysk do iPada i przegrać. Tu znowu troszkę podobna historia jak z tymi przejściówkami HDMI, czyli on będzie działał z tym iPadem, który ma oczywiście gniazdka USB-C i ten, który ma wystarczająco Mocne to USB, że będzie w stanie zasilać taki zewnętrzny dysk, ale z tego co kojarzę, to wszystkie iPady Pro są w stanie pracować z zewnętrznym dyskiem. Wydaje mi się, że te nowe iPady Air też wszystkie są w stanie pracować zewnętrznym dyskiem. iPady edukacyjne wątpię, to już trzeba sprawdzić, ale mi się wydaje, że jeśli chodzi o iPad edukacyjny, to tutaj prawdopodobnie ta mocna na wyjściu na gniazdko nie będzie aż tak mocna, jeśli chodzi o dysk. Także tutaj takim akcesorium, szczególnie jeżeli masz iPada o mniejszej pojemności. Mniejszą pamięć wewnętrzną. Akcesorium zewnętrznym dobrym może być dysk. Ja mam akurat nie tego Samsunga T7, jeden terabajtowy. To akurat nie ten Samsung T7 uchodzi za bardzo dobry model. Ja go chyba od dwóch lat bodajże używam tak i mogę z czystym sumieniem go polecić. I dochodzimy już do końca naszej listy. I to już naprawdę. Już zupełnie można powiedzieć, fanaberia iPadowa, tak, stojak z nagrywania. Ten materiał, który w tej chwili oglądasz, ja go nagrywam na iPadzie. I ten iPad po prostu stoi na takim stojaku, który jest przykręcony do statywu. Także w momencie, gdy uważasz, że Twój iPad będzie to urządzeniem do prowadzenia czy Twojego wideobloga, czy nagrywania jakichś materiałów no to taki porządny stojak, to jest taki, ja mam taki metalowy, który jest solidnie trzyma iPad'a, no jeżeli ten iPad kosztuje trochę pieniędzy, sporo musiałaś na niego oszczędzać, no to prawdopodobnie chcesz go dobrze zabezpieczyć, także ja mam taki porządny stojak, także to dla tych z Was, którzy uważają, że iPad to jest dobre urządzenie do tego, żeby pełnił też rolę do nagrywania filmów, do obrabiania tych filmów, na ten jak nagrywania się może przydać. I moi drodzy, to tyle, to ta dziesiątka tych akcesoriów, tak jak słyszysz, to były zarówno takie akcesoria, które można powiedzieć konieczne, tak, konieczne do tego, żeby bezpiecznie funkcjonować z iPadem, jak na przykład Etui, czy takie, które tak naprawdę wydobędą z iPada to, co jest potrzebne, czyli klawiatura albo rysik, no, a skończywszy już na takich dodatkach jak powerbank, jak dysk zewnętrzny, jak sek. Mam nadzieję, że ten materiał gdzieś pomógł Ci, szczególnie, że jesteś osobą, która stawia pierwsze kroki w świecie iPadów i nie bardzo się orientujesz, co tam można podłączyć, czego by było potrzeba. Jeżeli masz jakieś pytania, komentarze, to pytaj tutaj na dole pod tym filmem. Jeżeli z kolei jesteś zaawansowany urządkiem i chcesz też podpowiedzieć, mówisz słuchaj, kolego tak, ale ja używam innych akcesoriów, nie wspomniałeś o tym, o tamtym. Ta firma jest lepsza, tamto jest gorsza. Albo mam doświadczenie z takim czy innym akcesorium, też koniecznie dawaj znać, bo tu wiem, że widzowie czytają te komentarze i one się potem bardzo mocno przydają dla tych osób, które podejmują swoje decyzje. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, pogodnie Was pozdrawiam.